Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w Chełmie, przed szkołą, w której uruchomionych zostało 7 oddziałów przygotowawczych dla dzieci ukraińskich. Mieliśmy wielką przyjemność wraz z panem prezydentem i panią prezydent i z panią dyrektor odbyć dłuższe rozmowy i z klasą ukraińską, i z klasą polską, i z dziećmi ukraińskimi, i z polskimi. Później mieliśmy przyjemność rozmawiać także na korytarzu, robić zdjęcia. Jesteśmy jak zwykle w jednym celu. Po pierwsze powiedzieć polskim dzieciom, że są bezpieczne w polskich szkołach, że jesteśmy w najlepszym, największym na świecie sojuszu obronnym i nigdy w takiej sytuacji jako Polacy nie byliśmy. Po to, żeby dodać im pewności, po to, żeby czuli się bezpiecznie w szkole. Czują się, ale trzeba to bezpieczeństwo utwierdzać, bo przecież do nich trafiają wszystkie te informacje, które trafiają również do nas, ale też trafiają do nich dezinformacje, te fake newsy, które w mediach społecznościowych się pojawiają. To też było przedmiotem naszej rozmowy z dziećmi polskimi, żeby używając mediów społecznościowych przede wszystkim wierzyli jednak swoim nauczycielom i od nich czerpali wiedzę, a nie z tych mediów społecznościowych, które dzisiaj są przepełnione rozmaitymi nieprawdziwymi informacjami fake newsami. Ale jestem zbudowany postawą polskich uczniów, którzy rzeczywiście z wielkim sercem podchodzą do uczniów ukraińskich. Zbudowany jestem też tym, w jaki sposób zachowują się dzieci ukraińskie. Są rzeczywiście zrelaksowane. To może tylko pozór na zewnątrz, ale przynajmniej to. Czują się tu znakomicie, są świetnie przyjęci i cieszą się, i to chcę podkreślić, bo w rozmowie z dziećmi ukraińskimi to też wyszło. W sytuacji, kiedy nie rozumieją jeszcze języka polskiego i nie mówią w języku polskim, dla nich przebywanie w oddziale przygotowawczym, w swoim gronie, jest mniej stresujące niż wchodzenie do klas polskich bez znajomości języka. My to powtarzamy od samego początku. To wcale nie oznacza braku integracji, bo tu integracja jest organizowana w tej szkole na bieżąco. Wspólne zajęcia wychowania fizycznego, wspólne spotkania na przerwach, wspólne konkursy, wspólne tańce nawet widziałem, tak, makarenę. Więc to się wszystko dzieje, ta integracja jest, tylko ona jest zrobiona w sposób elastyczny i w sposób najmniej stresujący dla dzieci ukraińskich. Dlatego bardzo dziękuję panu prezydentowi miasta Chełm, bardzo dziękuję pani prezydent odpowiedzialnej za oświatę w Chełmie, pani kurator, pani dyrektor, całemu gronu pedagogicznemu za takie podejście właśnie do organizacji edukacji dla dzieci ukraińskich. Zwracamy uwagę na fakt, że jesteśmy przed szkołą, w której jest dużo miejsca. Jak pan prezydent twierdzi, jest tu jeszcze duży potencjał do przyjmowania dzieci ukraińskich, stąd też łatwość organizacji tych zajęć dla dzieci ukraińskich bez ingerencji w polski system oświaty. Zwracamy uwagę raz jeszcze na to, że zarówno pan prezydent jako organ prowadzący, pani dyrektor jako dyrektor szkoły są przede wszystkim organem prowadzącym i dyrektorem szkoły w polskim systemie oświaty dla polskich szkół, dla polskich dzieci. Równolegle organizujemy oświatę dla dzieci ukraińskich na najwyższym możliwym poziomie, przy jak najmniejszej ingerencji w bieżące działanie szkół, bo to musi być z pożytkiem i dla polskich dzieci, i dla ukraińskich, i da się to zrobić. Szkoła w Chełmie tutaj jest z tego przykładem. Oczywiście są różne sytuacje w różnych miastach, zdajemy sobie z tego sprawę. Są szkoły, które są przepełnione, są szkoły, które nie mają miejsca. No to trzeba wtedy te oddziały przygotowawcze tworzyć w innych miejscach, w porozumieniu z innymi organami prowadzącymi, również na zasadzie międzyszkolnej, na zasadzie międzygminnej. I to się dzieje. Bardzo dziękuję wszystkim organom prowadzącym, samorządom w całej Polsce, gwarantując oczywiście również płatności w ramach zwiększonej subwencji dla dzieci ukraińskich, czy na dzieci ukraińskich, których dziś w systemie dziś jest już 54 tysiące. To lawinowo rośnie każdego dnia, jeszcze wczoraj było 42 tysiące, dzień wcześniej było 35. Dziś jest 54 tysiące dzieci już zapisanych do polskich szkół. Procentowo? No to jest mniej więcej, jak liczymy, że jest około 500-600 tysięcy dzieci, no to w tym momencie będzie to około 10%. Jeszcze 90% do szkół nie trafiło. Ale w kolejnych dniach będziemy Państwa informować o kolejnych inicjatywach, również o tej inicjatywie, która jest staraniem organizacji pozarządowych, fundacji, w tym momencie realizowana. Chcę ją ogłosić jeszcze w tym tygodniu, czyli sprzęt używany dla dzieci ukraińskich, które chcą być dalej w systemie ukraińskim na zasadzie łączności internetowej ze swoimi klasami, które mają tam naukę zdalną na Ukrainie. Wtedy nie będą w naszym systemie
w naszym systemie szkolnym, ale to też jest możliwe. Chcę Państwa poinformować jeszcze o jednej rzeczy. Dzisiaj rano o godzinie 8 odbyłem długą rozmowę z panią komisarz Gabriel, komisarz do spraw edukacji w Komisji Europejskiej. Przedstawiłem jej całą sytuację, łącznie z tym, w jaki sposób odbywa się przyjmowanie dzieci ukraińskich do polskich szkół, jakie z tym są związane wyzwania również, jakie z tym są związane koszty, bo przecież dziś mamy 500-600 tysięcy dzieci w Polsce, ale być może będzie ich milion. Nie wiemy, co się będzie działo w kolejnych dniach. Mamy nadzieję, że wojna się zakończy i te dzieci też wrócą do Ukrainy. Natomiast jak się będzie konflikt rozwijał, jak wojna się będzie niestety rozwijać, to będziemy mieli jeszcze więcej uchodźców. Więc to wszystko chciałem, żeby Komisja Europejska miała na bieżąco informacje z tego i na bieżąco reagowała również na ewentualne nasze potrzeby, które przecież będą i tego nie ukrywamy. Będziemy potrzebować pomocy z zewnątrz, od wszystkich, którzy tej pomocy będą chcieli nam udzielić. Przyjęliśmy 1 900 000 chyba zdaje się już, tak? Tysięcy uchodźców w ciągu 3 tygodni. No takich rzeczy w Europie nie było. Nawet w tym 2015 roku w takim szybkim tempie to się nie odbywało, więc siłą rzeczy na pomoc naszych partnerów, także z Unii Europejskiej, liczymy i dlatego przedstawiamy tę sytuację na bieżąco. Cieszę się z dobrej rozmowy z panią komisarz dzisiaj rano.